Górnik kontratakuje. Rafał Kośnik. Jest Łukasz Madej. Czeka na niego Kośnik. Madej naprowadza piłkę na Petrowa. Madej zablokowany. Gergel! Fantastycznie przymierzył Roman Gergel. Górnik raczej już tutaj może cieszyć się. Mateusz Zachara. Łukasz Madej. Pokazał arbiter stanowczo, żeby zbierał się Ankur i nie liczył na jakikolwiek błąd arbitra. Mateusz Zachara. Zagranie Zachary. Trzymać piłkę. Łukasz Madej odjechał ku zerze. Madej, Roman Gergel! Jeszcze raz Gergel broni! Bramkarz Korony. Wszystko się zaczyna od daleko wykopu. Z rozpiętymi tak ramionami, biała z czarnymi elementami, oczywiście z logiem sponsora na przedzie. Patrzymy teraz na boisko, bo pędzi tutaj Gergel, pędzi środkiem boiska, przeszedł dwóch zawodników Legii, a w końcu zatrzymał się na Igorze Lewczuku, bo próbował strzelać zawodnik Górnika, ale jeszcze nie koniec akcji, jeszcze jest Madej! Był w polu karnym, nawet trącił tę piłkę zagrywaną taki... W stanie całą drużyną... zaatakować. Robert Jerzy, Roman Gergel, piąstkowanie Czerniauskasa. Roman Gergel. Łukasz Madej, Madej! To nie wystrzał do środkowania, jest rzut karny, mamy wskazanie na wapno Mariusza Złotka. Macieja Mańki. Głazę. Ładnie dostrzegł Łukasza Madeja, Madej. Szansa Górnika, Zachara! 3-0, rezultat tego meczu, a właściwie sprawa kompletu punktów jest już rozstrzygnięta. Górnik zgarnia. Jego dojścia, żeby odebrać piłkę, są naprawdę bardzo dynamiczne, są robione w odpowiednim czasie, umiejętnie to robi. I też myślę, że pozycja tutaj defensywnego pomocnika to jest dla niego optymalna. Roman Gergel, Robert Jerzy, Rafał Kośnik. Zdążyli wrócić pomocnicy Jagiellonii, a także obrońcy. Ma na nie przewrotki Maciej Gajos. Taka myśl pewnie przeszła mu przez tę głowę, ale jednak zrezygnował. Trochę za wysoki był pułap lotu piłki, żeby trafić w nią z przewrotką. Roman Gergel. Tak jest, wziął na siebie teraz Gergel grę. Łukasz Madej. Piłka ugrzęzła między nogami Marcina Barana. Radosz. Robert Jerzy, on jest teraz na prawym skrzydle. Robert Jerzy, Rafał Kośnik. Piłka pofrunęła nad tę głową Kośnika. Łukasz Madej. Madej i Rafał Grzyb. Dużo takich przebijanek teraz w okolicy koła środkowego boiska. Teraz udało się Górnikom trochę uspokoić sytuację, rozegrać tę piłkę na prawą stronę. Tutaj jest Gergel. Gergel wypatrzył Mateusza Zachary na 20 metrze. Ten tam mocno naciskany przez Lewczuka. No i będzie faul. Świetne, długie podanie Seweryna Gancarczyka. Robert Jerzy. Roman Gergel. Gergel, Łukasz Madej! Obok bramki Madej i Zachara. Dwóch naprawdę... Łukasz Trałka, Luis Enriquez. Keita. O, szybki Gergel. Drugi raz w takim pojedynku długowym. Nie dał się wyprzedzić. Ładnie tu wspiera i pomaga na tej prawej stronie. Maciej Gajos. Tak jest, brawo, przeciwko
teraz Gergel, a przed chwilką Gancarczyk też w środku pola odbiera piłkę Tuszyńskiemu. Może się podobać ta praca po stracie piłki gospodarzy. Powila Slejmonas. Zachara, ten szachował go. Próbował prowadzić się w sam kłopotanie, zabrać mu piłkę. Łukasz Teodorczyk, prosty błąd techniczny. Ale od razu podejście, dobre, szybkie przerwanie akcji. Mierzone podanie do Luisa Enriqueza od Darko Jefticza. Mohamed Keita. Świetnie, Gergel kolejny raz tutaj wspiera prawą stronę. Ale też zaczynają Lechici za dużo wykorzystywać.